Tym razem nie Unitra, a kolejny Tandberg. Tym razem model TR2075 Mark II. Norweski amplituner klasy Hi-Fi z połowy lat 70., który został mi podrzucony po znajomości w celu sprawdzenia. Skończyło się na generalnym czyszczeniu i renowacji, bo jak słusznie podejrzewałem po poprzednim Tandbergu, bodajże był to model 2055. Elektrolity nie będą w tak dobrym stanie jak na przykład starej Unitrze, więc zostały wypieprzone wszystkie. Myślę, że całkiem słusznie, ponieważ te, które miały 0,47 mikrofarada, owszem, trzymały pojemność. Aczkolwiek po zmierzeniu ich okazało się, że mają ESR rzędu 20 ohm, gdzie powinny mieć tak z pół ohma może. Więc zostało wszystko, skoro już wylutowujemy to, wypieprzamy to. Sprzęt jest z grubsza rzecz biorąc zrobiony. Zostało mi wstawienie dwóch żaróweczek do wskaźników. Podmiana głównych elektrolitów filtrujących, które muszę zamówić, ponieważ mam takie jamikony zaledwie na 50 V. Tutaj powinny być 63. Sprzęcik został wyczyszczony, myślę, że na błysk. Wszędzie elektrolity zostały wymienione, każdy jeden, a po woreczku było widać, że jest ich sporo na jamikony, więc myślę, że i tak będzie to działać lepiej niż w przypadku tych starych elektrolitów, które były zamontowane ze względu na ich ESR 20 ohm. To jest absolutny rekord, z jakim się spotkałem. Przy okazji wyczyściłem wszystkie gniazda, także żarówkowe. Były one pierwotnie kompletnie czarne, tak samo jak bezpiecznikowe. Wyczyściłem je na tyle, ile mogłem. Tak samo wszystkie gniazda wejść-wyjść. Wyjmowałem płytkę wejść-wyjść. Tam się znajduje również przedwzmacniacz gramofonowy. Przerobiłem ciutkę układ zasilania, przelutowując ten kabel o jedno oczko w lewo, żeby przestawić sprzęt na 240 V. Transformator jest tutaj bardzo solidny, solidnie eekranowany. Jeśli chodzi o obudowę anteny ferytowej, będę musiał dorobić jakąś obudowę z góry, dociąć jakiś plastik, jakąś czarną tekturkę, żeby to wyglądało i żeby nie uszkodzić delikatnej anteny. Przy okazji pokażę, jak fajnie ten sprzęt jest zrobiony. On jest bardzo przemyślany, co mi się bardzo podoba. Konstrukcję możemy powiedzieć, że jest modułowa. Wszystko opiera się na takich aluminiowych listwach, sobie jeździ przód, tył. Można to po odkręceniu odpowiedniej śrub oczywiście wysunąć. Jest dostęp. Całość jest sztywna. Serwisowanie tego jest w miarę przyjemne, aczkolwiek jest tutaj, mamy tutaj masę różnych gniazd, złącz. Aczkolwiek w dobie aparatów cyfrowych nie jest to problemem. Możemy sobie sfotografować, jak i co jest połączone. Dysponujemy również serwisową instrukcją. Najprościej przed wyjęciem czegoś zrobić sobie po prostu zdjęcie. A jeśli chodzi o demontaż różnych części, proszę, mamy dostęp do spodu.
Tutaj też zostało wszystko przeczyszczone, łącznie z przełącznikami typu izostat. Płytki zostały wymyte, potencjometry zostały wyczyszczone. Tu mamy przedwzmacniacz. Zamykamy pięterko, proszę. Mamy dostęp do kolejnych elementów. Zrobione to jest bardzo fajnie. Jutro będziemy wstawiać żaróweczki. Zajmiemy się antenką. W międzyczasie poczekamy sobie na te duże elektrolity, które wymienimy w ostatniej kolejności. Według instrukcji serwisowej ustawimy sobie prąd spoczynkowy, wpinając się między te rezystory emiterowe. Z instrukcji serwisowej wyczytałem, że spadek napięcia powinien wynosić 30 mV. Czas wygrzewania się tego zasilacza producent sugeruje na 10 minut. Zrobimy sobie 15-20, żeby to było ustawione w miarę dokładnie. Doczyścimy ostatnie brudy. Dziś kończyliśmy płytkę toru AM i FM. Demontowaliśmy sobie kawałek niebieskiej pleksy, która została wymyta, wstawiona na miejsce, przykręcona. Zostały ostatnie wymianki, podmianki, regulacje, tak zwana kosmetyka, i sprzęcik będzie mógł wrócić do właściciela.